Koło nr 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów zaprasza na tradycyjny obiad z okazji Dnia Żołnierza. W niedzielę 9 sierpnia o godzinie 14 w sali domu SPK przy 206 Beverly Street w Toronto. Obiad z deserem i winem oraz występy artystyczne. Komunikat Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę. Doroczna pielgrzymka Polonii do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia. Tegorocznym uroczystością przewodniczył będzie ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy. Prosimy, aby organizacje parafialne z chorągwiami ustawiły się na wzgórzu i gotowe były do procesji o godzinie 11.15. Całą Polonię serdecznie zapraszamy. Program uroczystości odpustowych. O godzinie 10.30 różaniec. 11.15 wejście pielgrzymki pierwszej. 11.30 uroczysta msza święta odpustowa. O godzinie 15.00 nabożeństwo eucharystyczne. Komunikat Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Ottawie. Ambasada RP w Ottawie ogłasza konkurs fotograficzny Moje Polskie Wakacje 2009. W konkursie może wziąć udział każdy, aczkolwiek zaproszenie adresujemy szczególnie do dzieci i młodzieży. Przekażcie nam swoje wspomnienia z wakacji spędzonych w Polsce. Opowiedzcie przy pomocy obiektywu to, co Was szczególnie zainteresowało. Piękno polskiego krajobrazu, urok wielkich i małych miast czy polskiej wsi, spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Zdjęcia do 5 prac opatrzone tytułami należy przesyłać elektronicznie do 30 września na podany adres e-mailowy z informacją w tytule Moje wakacje. Prosimy o podanie imienia i nazwiska autora oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.